Ale wtedy to była prawdziwa wieś. Krupówki to były krupówki, a przeżyczkiem jak się wyszło na krupówki, to co krok się spotykało kogoś nadzwyczajnego. To Zofia Naokowska, to Iwaszkiewicz z żoną, to Witkacy, to pani Maria Kuncewiczowa. Co chwilę to był ktoś nadzwyczajny, dlatego wtedy naprawdę Zakopane miało prawo nazywać się zimową stolicą Polski. Jest pan jedynym człowiekiem w Polsce, który słuchał wszystkich konkursów chopinowskich. Tak jest. Słucham dlatego, proszę pani, że wtedy w 27 roku w Warszawie już działała stacja 10-kilowatowa, a mój ojciec miał to, co byśmy dziś powiedzieli, prywatny PGR pod Trzemesznem i był zapalonym, nieprawda, wielbicielem nowości, więc kupił w Poznaniu olbrzymi aparat, który miał 200 gałek, jakieś antenki, nakręcania tu, ówdzie. No i do tego naturalnie musiały być akumulatory, jak do auta, bo w naszym rękawczynie nie było elektryczności. Tego wszystkiego się słuchało przez słuchawki firmy Blaupunkt niemieckiej. No i jak się okazało, że ma być ten konkurs, ojciec kupił ten aparat i wszyscy zaczęliśmy słuchać Warszawy. Oczywiście to nie były transmisje z konkursu, bo transmisji z pierwszego konkursu jeszcze nie było, ale ze studia grano Chopina i to grali ci, którzy występowali na estradzie. Więc Szpinalski, nieprawda, Sztompka, który dostał pierwszą nagrodę za Mazurki do dziś dnia, istniejącą nagrodę Polskiego Radia i jeszcze inni. To było w styczniu, zima, mróz. Trzaski w tym radiu straszliwe były. W końcu siadła do radia moja babka, bardzo stara i czcigodna dama, więc to była cała uroczysta scena, że ona, która pamięta niemalże Stanisława Augusta, tu ma słuchać, nieprawda, jak się odbywa pierwszy konkurs chopinowski, więc siadła, dano jej te słuchawki, a trzeba powiedzieć, że ona, tak jak całe poznańskie, tak jak cały nasz dwór, była zaciekłą endeczką i nienawidziła Piłsudskiego. Babka siadła, usłyszała: tyle z tego Chopina. Więc spurpurowiała cała z wściekłości i powiedziała: co wy mi opowiadacie, że tam Chopina grają? Przecież to Piłsudski znowu strzela. A potem przyszły następne konkursy, następne lata. To nie było problemu już żadnego, bo w 1932 roku to już radio było rozpowszechnioną instytucją i bez żadnego trudu słuchałem jeszcze ciągle przez radio z Poznania. Kończyłem wtedy uniwersytet w Poznaniu i konserwatorium. Studia prawnicze były dlatego, że ja miałam matkę, która była bardzo mądrą kobietą i która, mimo że przecież byliśmy zamożnymi ludźmi, mieliśmy parę domów, mieliśmy ten majątek, matka zawsze mówiła: mój kochany, w życiu potem będziesz robić, co będziesz chciał, będziesz grał na fortepianie, śpiewał, tańczył, co chcesz, ale najpierw musisz zdobyć jakiś uczciwy zawód, żebyś miał na kawałek chleba. A ponieważ ja moją matkę bardzo kochałem, na jej życzenie skończyłem Wydział Prawny Uniwersytetu Poznańskiego i jestem magistrem prawa. A trzeci konkurs w 1937 roku, to ja już recenzowałem. Już wtedy mieszkałem z matką w Warszawie, bo po śmierci ojca wróciliśmy do Warszawy, którą moja matka uwielbiała, a nienawidziła Poznańskiego, bo sama była warszawianką. Zmarł na anewryzm serca mój ojciec. Pojechał do naszego rękawczyna na 1 stycznia, żeby zawierać nowe umowy z najętymi chłopami. To się nazywało wtedy zaciągiem do pracy na następny sezon. Przy jakiejś rozmowie się zirytował, złapał za serce. Zdążył zawołać: umieram, i już było po wszystkim. I pamiętam pogrzeb ojca. W salonie stała paradna trumna metalowa. Ojciec obyczajem ówczesnych czasów leżał w tej trumnie we fraku. W rękach miał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Trumna była otoczona palmami, które w lecie stały w parku. Przyjeżdżały powozy, karety z innych dworów. Przyjeżdżali także okoliczni chłopi, ponieważ w Poznańskim
między dworem i chłopami nie było rozdziału. Wszyscy przyjechali, żeby oddać ostatnie pożegnanie memu ojcu. Ja przez całe życie szalenie się z ojcem kłóciłem, darłem z nim piekielne koty, dlatego że mieliśmy identyczny temperament. To była walka dwóch kogutów, młodego zadziory, który dziobem sięgał w górę i starego, który bił dziobem z góry. To był ojciec i to byłem ja. I mnie się wydawało, że ja ojca właściwie nie znoszę, że on jest ciężką jakąś przegrodą w moim życiu, przeszkadzającą mi w parciu naprzód. Ale przyszedł taki moment, kiedy przyszli ludzie, podjęli wieko metalowe trumny, żeby tym wiekiem zakryć postać mego ojca i zalutować, i trumna miała być przewieziona do Warszawy na Powązki. I wtedy, kiedy ostatni raz zobaczyłem twarz mego ojca, nim położono wieko, w przebłysku świadomości zrozumiałem, jak ja strasznie tego człowieka kocham. I w wielkim płaczu wypadłem z salonu. Jak dziwne są losy. Jezus Maria.